wszystkim tutaj lecę i chciałabym Wam dzisiaj pokazać moje prezenty świąteczne, które dostałam na gwiazdkę. No. Także zapraszam do... Pierwsza rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, na pewno Was zaciekawi, bo jest to coś, co naprawdę bardzo chciałam i jest to kamerka z firmy Xiaomi 4K. Taka kamerka właśnie z Xiaomi. Potem Wam pokażę jej pudełko, żeby Wam pokazać, jak wygląda pudełko. Ale tak wygląda sama kamerka. Będę malusia, po prostu idealnie mieści się w dłoni, no zobaczcie. Widzicie, tu jest napisane, że można nagrywać nią w 4K, ale także w Full HD oraz wielu innych formatach. Może Wam ją włączę. O. Nie wiem, czy słyszeliście ten dźwięk, ale właśnie się włączyła. Tak to właśnie wygląda. Można ją nagrywać, ale także robić zdjęcia. Także to jest taka wielofunkcyjna kamerka. Ten przycisk nie tylko włącza kamerę, ale także ją wyłącza. Czekajcie, łamicie się. Ten przycisk tutaj na górze nie jest tylko do włączania i wyłączenia kamery, ale także można nim włączyć nagrywanie oraz pewnie zdjęcie też zrobić. Także jest to wielofunkcyjny właśnie taki przycisk do włączania, wyłączania i wielu innych funkcji. I tutaj może Wam pokażę, co tu jest, jak to wygląda, jeżeli będziecie widzieć. Nie wiem właśnie, czy będzie to widać. O, teraz widać. Tutaj jak widzicie, jest zdjęcie, timer, jakiś... Slow, można nagrywać w boost, wideo, timelapse wideo, slow motion. Naprawdę jest tu dużo takich rzeczy. I co jest jeszcze ciekawe, to można tutaj w tej kamerce włączyć Wi-Fi i można nagrywać na niej live'y. Także naprawdę jest to wielofunkcyjna i naprawdę fajna kamerka. Już ją trochę testowałam, bo na przykład nagrałam tam, jak siedziałam z rodziną, tam, wiecie, u babci w domu, jak już rozpakowaliśmy prezenty, to trochę tam nagrałam. I powiem Wam, że jest wspaniała, jest super jakość dźwięku, naprawdę głos jest genialny. Obraz też, bo jak się nagrywa w Full HD, no to naprawdę jest mega. 4K też. Także naprawdę ta kamerka jest po prostu... Na razie bardzo mi się podoba. Może ją wyłączę teraz. O, gdzie wyłączyło się? Ale naprawdę jest po prostu genialna. No nie jest jeszcze dołączony taki pilocik, że jak kamerka jest włączona, to nie trzeba do niej podchodzić i wciskać tego przycisku, tylko można włączyć nagrywanie tym pilotem. I to jest też naprawdę... Moim zdaniem fajne, bo po prostu jak na przykład mam kamerkę na statywie, to nie muszę wciskać wtedy tego przycisku, tylko mogę pilotem i to jest naprawdę fajna rzecz. Tutaj jest też kabelek i to jest nie tylko ładowarka, ale także mogę podłączyć ten kabelek do komputera i wtedy od razu połączę się z kamerką. I nie muszę wyciągać karty pamięci, która oczywiście jest tutaj w środku. Ale nie muszę jej wyciągać, co jest naprawdę wielkim plusem. Bo w tym moim poprzednim aparacie, którym teraz nagrywam, to wiecie, musiałam wyciągać ten właśnie tą kartę. A to jest o wiele wygodniejsze, jak tylko podłączam kabelek i już się łączy z komputerem. Tutaj, jak widzicie, tutaj... Są napisy, oczywiście kod kreskowy, bo ten kod kreskowy jest po to, aby połączyć się z telefonem, bo ta kamerka jest też kompatybilna z telefonem przez specjalną aplikację, dzięki której można mieć większy podgląd do nagrywania oraz też do zdjęć. Można tam jakieś też szybciej przestawić ustawienia, naprawdę to jest fajne. Tutaj jak widzicie też z tyłu mamy taki, tu jest otwór na ten statyw. On pasuje do mojego starego statywu, ale i także do statywu, który był dołączony do tej kamerki,
który za chwilę wam pokażę. Tak wygląda ten statyw, który był dołączony do kamerki. Można go wysuwać. O, może wam pokażę, jak on się wysuwa. Jeżeli uda mi się jedną ręką, oczywiście, bo on jest tu wysuwany trochę. O, czekajcie, chyba się uda. O, wysunęło się. I tak właśnie wygląda, taka jest jego długość. Tutaj oczywiście się przyczepia kamerkę. Nie będę teraz tego robić, bo tak by to zajęło czasu, ale tak właśnie to wygląda. I naprawdę ta kamerka jest no, o wiele lepiej. Z tego co właśnie testowałam, to naprawdę ma o wiele lepszą jakość niż ten aparat, którym teraz dla Was nagrywam. Więc naprawdę obiecuję, że filmy, które teraz będę nią nagrywać, będą naprawdę o wiele lepszej jakości dźwięku, ale i także ostrości. Tak, w końcu będę miała ostrość, także jak będę robić jakieś recenzje figurek, no to w końcu będziecie widzieć wszystkie detale i w ogóle ostrość będzie, także jest sukces i nie mogę się doczekać, kiedy zacznę nam nagrywać. I jeżeli chodzi o dalszą część tego filmu, no to dalszą część tego filmu nagram właśnie tą kamerką i wtedy zobaczycie, jak to wygląda. No. A teraz wam jeszcze pokażę pudełko. Okej, tak właśnie wygląda pudełko od tej kamerki. Tutaj macie nazwę Xiaomi 4-Action Camera Kit. Tutaj, jak widzicie, tak właśnie ono wygląda na tym statywie. Tutaj z tyłu macie takie wszystkie. Z tyłu jest kartka z wszystkimi informacjami i tak dalej. To wiecie, takie rzeczy. Spróbuję otworzyć to pudełko. I nic nie ma, więc nie powinno się nic stać. Więc spróbuję go otworzyć jedną ręką. O, udało się. Tutaj oczywiście jakieś ulotki, tam dara, jakieś chyba instrukcje obsługi czy coś. Tutaj chyba też jakieś, wiecie, takie rzeczy. No i tak to właśnie wygląda, to już widzicie, nic nie ma, ale właśnie dostałam tą kamerkę pod choinkę i naprawdę bardzo chciałam mieć nową kamerę, bo już trochę nagrywam tym aparatem i on ma już swoje lata. I no wiecie, coraz częściej jak długo nagrywam, to po prostu aparat się rozładowuje wiecie. Ta bateria już jest dość słaba, także potrzebowałam nowego sprzętu i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zacznę go tak normalnie używać. Bo wiecie, naraz to były tylko takie testy, ale zmontowałam już jeden film właśnie, jak byłam tam u babci, też tam nagrywałam. Więc naprawdę fajnie to wygląda. No i jak już wcześniej mówiłam, jakość dźwięku jest po prostu genialna. No. Wszystko jest tutaj, bardzo mi się podoba. Także możecie się spodziewać filmików właśnie jak będę nagrywać tą kamerą, to mam nadzieję, że zauważycie różnicę. A teraz właśnie przeniosę się na tą kamerę i pokażę wam resztę moich prezentów. Okej. Pierwszy prezent już mam na sobie. I widzisz, są tu takie kapciuszki. Te kapcie to są takie no. Takie jakby owieczki czy coś w tym stylu. Są bardzo wygodne i mięciutkie. To super. Jakby co, to ja już nagrywam tą kamerką, jak wcześniej mówiłam. Więc teraz już widzicie jakość nowej kamerki. I tak właśnie wygląda ten prezent. No i teraz przechodzimy. Okej, teraz pokażę wam resztę rzeczy. Tą rzecz dostałam od babci. To jest taka teczka z jednorożcem. Widzicie, on tutaj się tak mieni, te gwiazdki również. Z tyłu jest dokładnie ten sam wzór. I to jest taka teczka na dokumenty, zrobiona na rzep. No i tutaj są takie przegródki, nie będę wam pokazywać, bo już tam schowałam sobie moje rzeczy szkolne, wiecie, papiery. I po prostu nie będę wam je otwierać, ale ona ma takie fajne przegródki. I niedawno mi się zepsuła jedna teczka, także przyda mi się. Kolejna rzecz to taki kubeczek. Też od babci dostałam. O, taki z konikami. Czekajcie, kogoś dobrze złapać, żeby się nie zepsuł. O, gdzie tu są takie
koniki, bardzo ładny jest. No i oczywiście książki. Czekajcie, bo straciłam. Oczywiście książki. Tak, to tą, którą sama sobie zamówiłam, czyli Baśniobór. Jest to drugi tom. Gwiazda wieczorna wschodzi. I w zeszłym roku na święta dostałam od mojej cioci pierwszy tom. I naprawdę bardzo mi się spodobała ta seria. I dlatego zamówiłam sobie drugi tom. Bo bardzo mi się spodobał Baśniobór. Więc nie mogę się doczekać, kiedy zacznę czytać. Kolejna rzecz to dostałam od moich dziadków. Od dziadka i babci. To jest jakaś książka Pamiętnik nastolatki. I to jest jakaś książka o Julii. Nie wiem o czym. Nie wiem co to jest, ale. No. Ale zobaczymy. Może przeczytam. No, mi kolejna książka tam dostałam. Tą książkę dostałam od mojej przyjaciółki na Wigilii Klasowej. Spirit Animals. Też Brandon Mull, to sama co. Ten sam autor co Baśniobór. I jest to taka seria o zwierzętach. Nazywa się Zwierzę Duchy. Jest to książka fantasy dla fanów opowieści z Narni i Władcy Pierścieni, czyli coś idealnego dla mnie, ponieważ uwielbiam Hobbita oraz Władcy Pierścieni oraz opowieści z Narni w szczególności. Także trochę jej zaczęłam czytać i na razie nie mogę nic o niej powiedzieć, ale. Ale no wiecie. Zobaczymy, jak to będzie. No, także to są właśnie te pozycje książkowe i nie tylko. A teraz pokażę wam to, na co pewnie wszyscy czekają, czyli koniki! To są właśnie konie, które dostałam. Jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Jest ich siódemka. I wszystkie sobie sama zamówiłam. I oczywiście potem moi rodzice mi je opakowali i otworzyłam je pod choinką. No i właśnie tak wyglądam, zacznę od tych normalnych. To jest klacz belgijska z kolekty. Nazywa się Malaga. Jest największa z tych wszystkich koni, które dostałam. Jest naprawdę wielka i ciężka, jak na klacz belgijską, ale naprawdę jest piękna. Jest to nowość z 2018 roku, który jeszcze trwa, ale właśnie tak wygląda, jest po prostu piękna. O, czekajcie. Muszę jeszcze wypracować tą kamerkę, także wybaczcie mi, jeżeli coś będę przerywać. Ale tak właśnie wygląda. Jest po prostu przepiękna. Po prostu cudowna jest. Kolejna klaczka. Jest to klacz Dartmoor. Szlajś 2018. Nazywa się Topola. Oj, tak właśnie wygląda. Jest po prostu przepiękna. Bardzo ją chciałam mieć od razu, jak ją zobaczyłam na zdjęciach. Śliczna. Jeden z ładniejszych koni 2018. Szlaj się, bo jak pewnie wiecie, chodzi o szlaj w tym roku, no to nawet nie chcę o tym mówić, bo niewiele koni mi się podobało. Ale tak lecz bardzo mi się podoba. Jest po prostu przepiękna. Prześliczna. Bardzo mi się podoba. I kolejna klaczka, bo okazało się, że to jest klaczka. Jest to Źrebak Apaluza. Też ze Szlajś 2018. O. Jest też prześliczny. Zobaczcie jego pyszczek. Po prostu taki słodziak z niego. Stół przesłodki. Nazywa się Nigeria. No i tak właśnie wygląda. Ma fajne przejścia kolorów, naprawdę bardzo mi się to podoba. I jest naprawdę przesłodka. Zobaczcie jej pyszczek. O. Mam nadzieję, że widać. Czekajcie. O. Mam nadzieję, że wszystko widać, tylko trochę jest ciemno, ale widać w miarę. O, tak ona właśnie wygląda. I jeszcze
Klacz Falabella, czyli najmniejszy konik, jakiego dostałam. Też z kolekty 2018. Ona nazywa się Księżna i też jest przesłodka, prześliczna. Zobaczcie ją. Jest to taki słodziak. Jest maciupak, maciupka. Bardzo mała. I na pewno niedługo zrobię film z drugą częścią porównania koni kolekta i sztajś, bo mam kilka nowych, więc na pewno zrobię wam porównanie sztajś i kolekta jako część druga. No więc to są normalne konie, które dostałam, a tutaj mam nową rodzinkę z Schleich Bejala 2018. I tutaj mamy klaczkę. Zobaczcie, jak ona jest śliczna. O! Tu jest przepiękna, zwłaszcza podoba mi się tutaj to, co ma tutaj na głowie. O! Tak wygląda jej róg. To jest akurat jednorożec, klacz. Nazywa się Annabel. I właśnie to wygląda jej grzywa tu. O! Gdybyście byli ciekawi, no to brokat z niej nie spada. Nie zlatuje z niej brokat, więc to akurat jest normalne u tych wszystkich magicznych koni. Ale jest po prostu przepiękna. Przecudowna. Tak właśnie wygląda klacz. Tutaj tak wygląda ogier. Jest to Pegas. Nazywa się Angel. I ma przepiękne skrzydła. No zobaczcie te detale. Po prostu ja w to nie wierzę. Tutaj też ma takie zdobienia. Brokat. Naprawdę jest przecudowny. Zobaczcie tutaj drugie skrzydło. O, po prostu jest przegenialny. Ale on jest tak realistyczny. Mogę zobaczyć tego tutaj imionka. Naprawdę mega realistyczny. Mega. No. I tutaj jeszcze ich dziecko, czyli Kiara. Tak wygląda. Jest, jak widzicie, jest to Alicorn, czyli jeden rożec ze skrzydłami. Naprawdę jest prześliczny. Przepiękna jest ta klaczka. No zobaczcie ją. To jest... Te skrzydła też po prostu są genialne. Ja nie wiem, jak Schleich to robi, ale naprawdę genialne. No i tak właśnie ona wygląda. Tutaj ma takie różyczki. O. Po prostu są przepiękne koniki. Naprawdę, naprawdę piękne. Na pewno kiedyś zrobię ich recenzję, także nie wiem kiedy, ale na pewno kiedyś zrobię. No więc... Jeszcze oczywiście muszę wypracować tą nową kamerkę. Ale na razie fajnie mi się nagrywa. Powiem wam. I tak właśnie mamy tylko koniki. Powiedzcie, możecie napisać w komentarzach, co wy dostaliście na święta. A ja już kończę, bo to wszystko, co chciałam wam pokazać. Ponieważ jeszcze dostałam, no wiecie, tam słodycze. Tego nie będę pokazywać, bo tam, no wiecie, to nie jest nic ciekawego. Bo jeszcze właśnie dostałam dwie czekolady gorzkie i wafle z czekoladą. Też gorzką, bo innej nie mogę. No. Także to nie jest nic ciekawego, także to jest wszystko, co chciałam wam pokazać. No. I to jest właściwie wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie, co myślicie o nowej jakości filmów, czy wam się podoba. I piszcie, co dostaliście na święta, bo też jestem bardzo ciekawa, możecie pisać. Wszystkie komentarze czytam. Do zobaczenia w kolejnych filmach z nową jakością. Piszcie, co o niej myślicie oraz o jakości dźwięku. Do zobaczenia!